dzisiaj kolejny vlog ze stajni, stajenny vlog oczywiście, z Floreczką i dzisiaj wsiadam, w końcu, ja. I mój outfitik to takie szare breczesy z Horze, granatowa koszulka z QHP, będzie mi pasować do czapeczka i mam też skarpety, takie, nie mam pojęcia skąd one są. I ogólnie fajnie będziemy jeździć dzisiaj. Może coś skoczymy nawet. Jeszcze bluzę taką starą, też granatową i mam taką cieplejszą na później, ale biorę też kurtkę. No i w sumie to tyle. Later. Lilusia, przywitaj się na moim vlogu. Cześć. Zacznij się przywitaj znowu. Dzień dzień. Robimy meszyk. Tutaj mamy oczywiście nasz ostropest i chyba w poprzednim vlogu mówiłam, że dwie miarki daje. No i naprawdę daje takie dwie. Teraz bierzemy, zobaczcie, tu mam trochę większą tą miarkę, bo to jest siemię lniane, którego tak sypuję, może nie całą, ale tak dość sporo, bo ona ma na brzuszek siemię lniane i mamy też ten korzeń lukrecji, który też dostaje, tylko muszę go otworzyć. I taką mieszankę zaraz będziemy zalewać. Aha, i jeszcze nie powiedziałam, dzisiaj wrzuciłam jej dodatkowo trochę wysłodku, a reszta to już standardowo jak zawsze. I teraz będziemy zalewać to wodą gorącą, a później jak będziemy wracać z jazdy, to też zimno. Uwaga! Dam, 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 dam! Zalewamy. Cały czajnik wrzątków parował. Teraz to się będzie zalewać i no, tyle. Torką pragnął wam zaprezentować nasz stary, nowy naczółek, który Lili przepinała dwa dni temu, ale dzisiaj nagrywamy vloga, więc mamy nowy naczółek, chyba jest HKM, tak mi się wydaje. No chyba tak. Tak, HKM. Jest różowy z diamencikami i dostałam go kiedyś na urodziny i strasznie się nim teraz jaram, bo on w końcu pasuje i Florka wygląda zupełnie inaczej. Dobra, idziemy jeździć. Ja idę. Co? Tak, to są twoje. Jedziemy. Syny jadą, bo ja wsiadam na ujeżdżalni, bo jak zamieniać się rolami, to porządnie, tak? Florka! Zobaczcie, to jest koń, którego mogę sprzedać, ale tylko za miliardy złotych. Na vloga. To moje mnie wzięło na lążę. Ale śliczne jest niebo. Będę miała fajne filmiki z upadku, jak coś. Wsiadałam i było mega spoko, zaraz cię nagram, ale i było mega spoko, Florka jest zajebista, ale teraz Lilka wsiadła, bo Lilka wsiada na galop i na jakieś skoki ze względu na to, że ja stwierdziłam, że ja mam dość emocji i po prostu postanowiłam, że ja dzisiaj już nie wsiadam. Lilka to jest świetna osoba dla Florki, one się mega ze sobą dogadują, więc niech sobie jeżdżą.
strasznie macha, nie? O, właśnie tak robi. I to jest takie... Ale to jest... Wiecie co, kochani? Nie wincie mnie, czy coś. To jest od wędzidła. Już zamówiłam 3 nowe. Znaczy nie nowe, używane. I będziemy we wszystkich ją testować. Więc Lilka będzie miała dużo do roboty. Lilka będzie teraz jechać tą dziwną przeszkodę. Aczkolwiek na razie próbuję ustabilizować Florkę, ponieważ jak zauważyliście, strasznie się denerwuje. I może być to właśnie spowodowane tym złym wędzidłem. Ale ogólnie może to być też spowodowane po prostu tym, że nie ma wokół niej koni. A Lili umie na niej jeździć, więc sobie poradzi. Dobra, i teraz dziewczyny będą przyspieszać. Tak, o. Jedziemy w totalnej ciemnicy. A ja trzymam Florkę na lążu, mam bacik, żeby Lilka się nie bała, bo trochę się boi. Patrzcie, w ogóle się nie spluła. Dziwne. No i teraz tam, do mnie chodzi. Nie, chodzi do Delicji, nie do ciebie. Mam z nami dziewczyny, a tu jest meszyk. Ile? O, było to w koncentracie. Pyszne. Pyszne. Zjadłabyś? Ej, to tak dobrze pachnie. Mi to mega pachnie. O nie, tu jest taki... A nie, to nie jest wysłodek, to jest takie... Tak, tak, tak. Tak. Dziewczyny moje. Patrzcie. Florka stoi. Będę ją ciąć dzisiaj. To jest niesamowite. Ja nigdy nie ciąłam komukolwiek grzywy. Patrzcie to. Jakby... Zobaczcie. To jest... długie. Niestety pozbawimy dzisiaj Florkę i DNA. Piękna, zadbana i w ogóle. I bardzo ją lubię w tej grzywie, nie powiem, że nie. Ale. Tak, troszeczkę podcinamy końcówki dla zdrowia, wiadomo. A ja robiłam. Tak? Tak. Ja chcę to zrobić, więc jakby dobra. Będziemy. Teraz namaszam jej trochę te włosy szmatką, więc. Ojej, już biedna. Dziś. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, tak? No na mokro trzeba. No tak? Na mokro, mokro. Nie będziemy jej myć całej, bo to nie ma sensu. To nie, zimno. I musisz jeszcze ten, troszkę przyczesać. Wiem, no. I teraz będziemy, teraz bierzemy szczotę. Spokojnie. Ona chce się po trochę podrapać. Jezus, ona tej
sensie to powoduje, że jest jej zimno, bo widać jak ona się tak tu. Założę się, że się potem wytarza. Rel, to prawda. Niestety. Dobra, teraz Lilka, co robimy? Jak podcinamy? Robimy ząbki? Dobra, czekaj. Trzymaj telefon. Jak? Nie, ja chcę cię. Nie, wiem, ale ja ci chcę pokazać. Czekaj. Aha. Trzeba wziąć taką, potem wyznaczę. Lilka wam zrobi tutorial, jak obcinać konia. Spokojnie, spokojnie. Że ktoś nie leciał cały czas z tego woda. No dupy, że ma grzywę z tej strony. Nie. I trzeba jakoś tak. To było prosto. Nie, dobra, na łyso. Na łyso? Dawaj. Dobra, zamieniamy się. O Jezus Maria. Przepraszam, plotka wyciska. Ale w sumie ja myślę, że tak tylko wszystko tak tu. Podciąć, no. Tu ją zostawimy na razie. Chyba, że... Bo ja tak... Nie bój się. Kawałkami tego nie rób. Trudno, już zaczęłam. O Jezus, zamarzło jej to ścięłam. Dobra, to nic. To nic, że zapuszczaliśmy tą grzywę całą zimę. To nic. Jak coś, to ja poprawię. Nie, jak coś, to moja mama poprawi. Jezus Maria, patrzcie to. W jednej włosy. Ej, nawet równo na razie ścinasz. To już nie będzie równo, to trzeba... Ej, jest zajebiście. Jak nie da, że umiejętności nie widzę. O tak. No i po grzywie. I jeszcze została grzywka. Tu mam pod pachą. Dzięki. Troszkę. Ej, to dziecko wygląda dobrze. Śliczny. Pamiątka na cześć Florki, jakbym ją kiedyś sprzedała. Albo nie daj Boże, coś się stało. To już zawsze będzie ze mną. A marchewka z nią. Ej, no nie mogę z tych włosów. Mocno Lilka. I możesz, wystarczy, że schłodzisz tylko te dwie przednie, które nie miały ochraniacze. Nie, to jest już takie kłodzące. Można, żeby było. Nie, no dobrze jest, dobrze. Jesteś Florka. Zawsze się tak patrzy. Z ciekawości. Olej. Mam nóżki. Ale ma błyszczące teraz. Tak, jakby to trzeba pielęgnować. O, super. Mamy jedną plamę płota, której nie wyczyściłam. Ale nie. Nieważne. Jest dobrze. Jest super. Jest tanio, jest super. Jakby nie zwracajcie uwagi na stan tych nóg, ale woda na myjce nam jeszcze nie działa. W przyszłości będę chciała ją na tą myjkę brać i będziemy sobie tam kłodzić już wszystko robić. Jak kopnie, to pomnie. Dobra, jest kit. To jest najważniejszy dzień ten dzień, ponieważ malujemy Florce odmianki. I o ile na oku już nie trzeba, bo jej to się ładnie w miarę zabliźniło, bo zobaczcie. Oczywiście wróciła z raną powojenną, z miliardem ran powojennych spadok kiedyś. Możesz jej troszkę posmarować, tak odrobinkę. Tutaj możecie sobie zobaczyć, tu jest, tu. Ale to tylko będziemy nawilżać, tutaj. Ale dużo tego jest. Ty zaznaczasz? Co? Zaznaczasz? Tak. Czy tak? Ja zaznaczam i później będę
A tu nie ma, akurat tu nie było. Zaznaczam i później rozsmarowuję, żeby to się porządnie wchłonęło i tak napadokuje się to. Proszę bardzo, czy ktoś widział konia z takimi zarąbistymi odmianami? No nie, chyba tylko florka takie ma. To nic, że nie ma w sumie niczego białego. Tylko dwie rzeczy w niej nie lubię, że po prostu nie ma nic białego. Nawet odmianka na nóżce. Właśnie tego żałuję chyba najbardziej, że tej odmianki na nóżce nie ma. Ona ma teraz mega spoko popręg, więc jakby nie twierdzę, żeby tu trzeba. Dzięki za światło. Jakby nie twierdzę, że będę miała odparzenia od popręgu, ale wiecie, lepiej posmarować, bo to jest konik bardzo wrażliwy. A zobaczcie w ogóle, jak ona stoi. To jest niesamowite, to jest czteroletni koń, przypomnę. Dobra, może pięciu już prawie w maju. Tutaj się oczywiście musiała podrapać. Się nie przejmujemy. Tutaj smarujemy. Wszędzie po prostu. Dobra, i tutaj na pewno trzeba. O, widzicie? To ją już tutaj boli trochę. Ale to też nie od popręgu, jakby co? Ją to zawsze boli, o. Jakby to jest od tego, że miała kiedyś brzody. Już je raczej wyleczyliśmy, nie wiem. Typ od gastroskopii nie przyjechał, bo stwierdził, że ma za daleko. I jeszcze tu trzeba. Tutaj miała kiedyś bliznę, ale to już się nam ładnie w miarę wzrosło. I z tyłu... Tu bym jej jeszcze posmarowała. Tego nie widziałam wcześniej. Wow. Dobra, jest git. Jest tanio, jest dobrze. A to tu piękna florka z odmiankami. Miliardem odmian. O, i piękna grzywa. Wiem, że nierówna, ale jest. Zobaczymy, czy ogarnie, że ma meszyk. Ogarnęła. Ej, są na mnie ten kawał. Zapomniałyśmy się pożegnać. Zobaczcie, jakie mam czoło w ogóle. Dziękujemy Wam bardzo z Lilką za ten odcineczek. Wpadajcie na social media Lilki. I do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się już za tydzień. Więc w ogóle bardzo się tym jaram, że już będziemy wracać do tej regularności. I do zobaczenia. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i pa, pa.